Dzień dobry moi mili, witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii. Nazwa serii jeszcze jest nieznana, FPS-y wyłączam. Pięknie widzicie mnie w mojej pięknej altance Bożej kochanej. Tutaj przychodzą do mnie sąsiady, jest mój pierwszy sąsiad. Chodź sąsiad, pogramy w tego, w szachy jak ojciec Mateusz z Noculem. Cześć sąsiad. Cześć, cześć. A drugi sąsiad gdzie? A nie wiem gdzie drugi jest. Dobra, także ja prezentuję swoją gospę, także tu macie mój piękny dom, chodź sąsiad. Tu będziemy na grilla przychodzi do mnie, nie? Tu ojciec, rower ojca Mateusza jeszcze leży. Tu dzieci się będą w piaskownicy bawić, tu perele, tu grill. Tu jeszcze pozostałości po budowie zostały, tu drzewka, silosy. Zacznijmy. A ty sąsiad, ty zespał te silosy razem, że tak... One, panie, tak firma przyjechała, nawalona była, jak Messerschmitty budowali. Tu tak samo, ten szczególnie jest wcięty. No wiem, muszę zgłosić im to. Nie pokazuję tego. Tu mój Volkswagen Passat. Super samochód, będziemy jeździć gdzieś na wyścigi. Ryka jak talala. No, chłopie, tacy. Tu jakieś pozostałości po budowie. Jeden obciążnik, drugi obciążnik, trzeci obciążnik. Tu najlepszy zestaw uprawa siewnych historii, jaki udało mi się zrobić. O, cześć sąsiad! Witam, witam. Tutaj macie zestaw uprawa siewny Euromasza z graną system. Rozsiewać marki Kuchen. Tutaj pokażemy tą gwiazdę później. Tutaj talerzówka, nówka Mandama 3-metrowa. Unia, kornik, czyli mulcher. Tutaj rozrzutnik Sodimaka. Beczka Wenhuisa. Ten, jakieś pozostałości z no, wapna i nawozu. Nawoz i no, big bagi nasion i nawozu. No dobra, tutaj pierwszy, tutaj Mausery, jeszcze ostatnie nasiona. Nowy ciągnik na gospodarstwie John Deere 610M. Nówka sztuka, śmigany, lepsza od Passata. Tutaj praca Galignani. Stara, ale poczciwa, jara daje radę. Tutaj Mengele, jak prawie Menel, przyczepa samozbierająca. Tutaj stoi na takim... Wyślałeś do Petacho, czy coś. No, ale tu Krukowiak. Boży, kochany, tutaj to jakby mi się chciało iść do łazienki. Ciągniki zaraz pokażemy. Tu stara przyczepa na Belę, nie wiem, dwa sezony i Ambe Fatima z nią będzie. Tu taka przyczepa trochę nowsza na Belę, bardziej na nasiona będzie. O, sąsiady chodzą za mną. Tu fajnie ozdoby. Tu kosiarka, ale nie wiem czy ją użyję, bo są z nią dziwne problemy. I nie wiem czy ona będzie działać dobrze. Dobra, pokażę wam pierwszy ciągnik. Tutaj, nie wiem co tu się stało, ale tu się przemeblowanie zrobiło. Zgrabiarka Sippa i przecząsarka Sippa. Schuitemaker, fajny paszowóz. Pierwszy z ciągników Belarus 90-konny. Jeden. Ej, on jest fajny. Tutaj główny ciąg, no główny koń pociągowy na farmie, czyli Wartra M135. Tutaj agregat 4-metrowy, taki bardzo fajny, taki z łapkami. Puk, czwórkę kuna, mandam, drugie zabawka z mandama, talerzówka. Przyczepa jakaś Bilisma Hercules. Przyczepa tandem Zastław, nowy nabytek, no i stara HL-ka. I zostało jeszcze, co do prezentowania, mój główny koń, bestia, po prostu ikona tego gospodarstwa. Chodźcie chłopaki, otworzy mi któryś z was, bo mi się to buguje. A no, ja nie mam kierownika. Ja wam ustawię kierownika, będziemy mieli 12,5 tysiąca, chłopaki mają więcej. Dobra, Arek, otwieraj to. Ty też to, jeden z was to ma mi otworzyć, bo mi się zbugowało coś. O, chłopaki w dwóch muszą, bo to takie ciężkie mam. O. I główny koń, znaczy może nie główny, ale drugi, ten, jeden, no, drugi najmocniejszy ciągnik. O, ślicznie, dziękuję. Zmieniłem się tablicę dalej z przodu, nieważne. ZTS 1245, 115-konny. Fajny po remoncie, nie chłopaki? No. Malowali mi go. Malowaliśmy. Także no, to jest seria, która z tym... Co? Już nic. Idź do swojej farmy, już dziękuję. Ja w tym... Chłopaki, co będziecie robić na odcinku? Ja będę dalej sobie ganiał gospodę. No ty, Arku? Tak samo. Dobra, ja biorę... Arek, ja na początku biorę sklep. No weźmy za testa najpierw. To jest seria, która najprawdopodobniej zastępuje Sokole. Bo o Jezus, mam dziwnego laga. To zastępuje, bo cię przerwało. Sokole. Dziwne spadki w PES-u mam.
Tutaj? No właśnie, to jest ślepy. Mamy, gramy na mapie Wośnica, będziemy mieli po 12,5 tysiąca. Nie wiem, mi się wydaje, że jakieś maszyny czegoś nie pokazałem. Aha, kombajn jest u mechanika, będzie w późniejszej części, w sezonie. Później, na razie nie jest mi potrzebny. Idziemy tutaj moim agregatem. I zapraszam na drugi odcinek, albo do Skara, albo do Arka, będzie link w opisie. Nie wiem, chłopaki się muszą zdecydować. Chłopaki, raczej u Oskara. Dobra. Także życzę jego piątku. To już piątek o pierwszej. Seria miałaby na początku, tak jest z tyłu głowy, myślałem, że będę sam na tej serii. Ale później tak, Jezus Maria, nie wiem co robię. O. Ale chłopaki, nie kupujcie, co byście kupili? Ja kupiłem. Co? Krążnik. Już chyba to nie kupuj nic, bo ja mam takie lagi, że nie umiem nic zrobić. Dobra. Dobra, są już. No, ja mam 5 FPS-ów. Za chwilę. Nie kupuję. Dobra, zaraz pokażę minimapę, co jak to pola ma. O, tu ma inne pole. No gdzie jedziesz? Przeszkadzał ci ktoś. Wiesz, jeden odcinek na tej serii, na tej mapie był. Dobra. Odcinkiem tego bym nie nazwał, no. Czemu? No bo timeless aż taki nie odcinek aż tak. Ale się nagrywa normalny odcinek z głosem. Ciebie. Walterką. Inną Walterką. T. A, to proszę. No, przygotowałem pole pod siew kukurydę, tu będzie na wiosnę siana, ale... Mówię, że jak tu jestem, to się przyjadę. A pokażę za... O Jezus. Także będziemy każdy miał 12,5 tysiąca na start, tu są pola, jakie kto ma. Ja jestem zielony, Arek jest pomarańczowy, fioletowy jest Oskar. No, także mówię, to jest, miałabyś na początku myślałem, żeby tą serię samemu nie zrobić, ale mówię, fajna mapa. Szkoda potencjału tej mapy marnował na robienie serii samemu. A co sądzicie? Fajna seria, gospa? Znaczy, Boże, mapa. Fajnie się wypowiada. Mapa fajna, bo na nie grałem. A moim zdaniem... Pytałeś się co będę robił, będę siał. No, co będę siał? Rzepak. No, ja też będę później się coś odcinka siał. No ja na razie nie mogę powiedzieć, bo nie mam nic kupione na żadnych nasionach. Ja. Dobra, robimy zdjęcie jakieś. Nie wiem co się dzieje, ale są strasznym lagi co. Dobra, zdjęcia do Esmana. Nagle FPS-y spadają tak, że się nie da nic zrobić. Ale dobra. Mam nadzieję, że to szybko się naprawi. Piękny ZTS, dzisiaj wyszła jego aktualizacja. Seria jest godzina pierwsza w nocy, trochę późno, ale seria szybko zaczęliśmy o tej serii myśleć. Bo chyba po 20 już zaczęliśmy działać małymi krokami, chłopaki, bo ja już miałem gospę wczoraj zbudowaną. Nie wiem, napiszę w komentarzach, czy się gospa podoba, czy może być. Troszeczkę ją budowałem czasu. Ale mam nadzieję, że nie było aż tak źle. No jazda, jak nie była taka gospa, na szybko, no. Na spontanie, u mnie było trochę więcej przemyślanych. Mam nadzieję. Nie powiesz, że brzydko wyglądają. Nie no, wszystkie trzy gospy ogólnie są ładne. Ale nie mi to ocenia, zobaczycie to w kolejnym odcinku. Nie wiem, może dam posta na społeczność, gdzie będzie drugi odcinek. O, nie wiem, czy na pewno będzie Oskara. Drugi odcinek nie wiadomo, kiedy my nagramy, bo Oskar idzie pić jutro, a ja przez cały weekend będę pił. Więc może być ciekawie. U Arka na razie jeden filmik jest na kanale, ale po to robimy to serię, żeby rozruszać. Niedługo może, kolonia już niedługo sąsiadem wraca, ale czekaliśmy na handlarzy. Ja się muszę napić. Co to było? Co? Butelka. I do jadła coś. Opie. O Boże, jedzie sąsiad. Nie, widziałem kątem oka, bo widać jego ciągnik, ale to zobaczycie w drugim odcinku, albo w trzecim. Fajnie, że odcinki jest na... w końcu jest seria na trzy kanały, bo w końcu nie będę miał... Znaczy mam znowu pierwszy odcinek, ale ja będę miał też parzyste odcinki, a nie zawsze ja mam nieparzyste. I do Oscara zawsze wszystkie jubileuszowe odcinki są. No. No to mnie żaden nie było jeszcze. Od chłopa, wow, no. Tylko że sam to nagrał. A to coś innego.
Także no, kończymy. Szybka akcja na 4-metrowym, wiem. Wiem, że mógłbym jechać innym ciągnikiem, ale troszeczkę zatorka potargamy. O, jedzie drugi sąsiad, sąsiady się umówiły. Jeden jechał z talerzówką, drugi siewnikiem. Jo, jedziemy na to samo pole uprawiać. Jo. O kurwa. No to jest, nie chcę, chcieliśmy taką serię luźną. Niedługo mnie będą live'y na kanale, więc na pewno ta seria będzie na live. Przepraszam, na live. Chyba, że coś mi się uda zbudować. Choć ja mam, lubię budować, ale pomysłów mam, ale z wykończeniem i z wykonaniem gorzej trochę. Czasami. Dobra, dobrze, że mam wjazd w szeroki. Dobra, ja nawet, że torka nie chowam. Jest duży, dużo ma miejsca tu do manewru. Dobra. Idziemy do mojego głównego konia pociągowego. Piękną walterkę. Miał być inny ciągnik tutaj. Ale nie będę mówił jaki. Boże. Nie wiem, chłopaki, czy by też takie dziwne. Aha, bo dzisiaj aktualizacja BFS-a, nie? Dobra, to już wiemy, czemu są dziwne lagi. Szczerze, jak wyszła dzisiaj ta aktualizacja, nie? To ja się przestraszyłem, że gówno zrobię dzisiaj. Także no, jedziemy. Poczepiamy. Najpierw muszę poczepić, mój kochany. Łobciążnik. Ten taki większy. Podnieś. Tylko nie urwi niczego. Dobra, podnosi. Co się prawie, gdzie jedziesz? Ja? Więc teraz sąsiad, musisz mówić, który sąsiad, nie? Bo to nie jest jak na kolonii. No, bo ty nagrywasz. Ja jadę przy tych twoich burakach. No, ja właśnie te buraki, wiesz co? Tym ci lipnie robisz? Jeszcze. Ja tak będę robił na poza odcinkiem pyrków. Dobra, weźmiemy stamtąd nasiona. Ale ja jestem w szoku, nie? O Boże, czekaj. Dobra, trochę nierealne. Aha, czekaj, bo ja mam... Dobra, ścieżki robimy na rzepaku i tyle. Mogę kurna Big Baga wyciągnąć, ale dobra, nie szło, to nie ma czasu. Także... Jezus Maria, tu jest... O, na zdrówko. Mogę jedynie powiedzieć, że przyjazd przy mojej farmie jest dość... Ja pierdolę. Dość ruchliwy. Jo, i jest dość ciasno. Bo ja mam blisko... Bo ja mam blisko płotu gospodarkę. Ja akurat nie. Znaczy blisko... Kurwa, blisko płotu. Coś ty powiedział, głupku. Blisko drogi. Dobrze, ja w ogóle jadę. Jo, dobrze jadę. O, tam w oddali sąsiad już sieje... Sąsiad sieje rzepaki, jo. Jo. Ty sąsiad, ale ty tam uważaj, nie? Bo żeby ścieżki żeś nie zrobił. Ty, czemu nie jedzie się na godzinę nagle? Aha, bo ten auto... Tempomat się kończy, dobra. To będzie warto ikona tej serii do końca, także no. Wzięliśmy taką serię luźną, żeby coś było na odcinku. Na odcinkę, no fajnie, no nie wiem co, chłopaki, fajna seria. Taka. No tak, żeby nie... Żeby różne akcje, a nie że najnaczej. No bo tak naprawdę, nie oszukujmy się, oprócz kolonii, która jest małą serią, bo tam mamy małe naprawdę maszyny, no to jest potem od chłopa, które są wielkie. Nie ma takiej serii pomiędzy. Była Sokola, ale... No. Coś mi tam już nie pasowało. Nie, to Sokola taka szczęki. To miało... było tak na chwilę tą serię. No co za debil, ty idioto. No. Ale się... Ja pien. Musimy... Też chodzi o to, że tam na Sokolu Maćkowi też dużo moc naprawdę daleko uciekłem, ale chodzi o pieniądze. No, tu będziemy wszyscy no, mieli 12,5 tysiąca, czekaj. Ja mam opryskiwać 18-metrowy. Czyli półautomat, 18 metrów. Dobra. Myślałem, że ktoś z was już wyszedł z serwera, nie? Zlękłem się. Kolagin.
Sąsiad, ja wnioskuję, żeby chociaż tą sosnę tu usunąć z tego. A mi się silnik zbugował, bo debituje trochę. Ale dobra, działa. Albo? Nie, dobra, działa czy nie działa? Dobra, działa. Ten silnik czasami tak dziwnie działa na tym. O, tu już jest dobrze. Ja go strasznie buja na tym agregacie. Nie będę pokazywał, co sąsiad ma za maszynę. No to zostaw. Skąd to okaże, tak widzieliście? Mogę zdradzić, że troszeczkę ja go powiedziałem, żeby kupił ten traktor. No i mnie chłopak posłuchał. Boże, siewnik mam zbugowany. Miał być inny, ale... No, Jezus, pokazałem go za bardzo. Mogę go... Trudno, no. A mogę... No ale nie wiecie, co reszta ciągników ma. Sąsiad, coś tam ma fajne ciągniki, drugi sąsiad ma jeszcze fajniejsze. To na razie mój jeszcze nie został zdemaskowany jakoś no bardzo. No, ale nie wiem, czy nie był. Kurde, nie. Nie no, jak wtedy przejeżdżałem, to wątpię. No ja wtedy się odwróciłem idealnie. Autentycznie, nie? Jak jechał Oskar, byłem odwrócony w tyle już, wiesz, bo patrzyłem na to, co ja robię, jak tam idzie. Jak jechałeś ty, to się dalej odwróciłem. Nie, bo ja tam szybko przejechałem. No także no, fajna seria. Sąsiedzi też będą mieli fajną robotę tutaj. Ja nie wiem, czy... O Jezus. Dobra, pki z tym. Tak jak myślałem, siewnik, zestaw uprawa siewny wyszedł mi top. Ale nie wiem, czy ja nie będę musiał wymienić talerzówki na inną. No ale mówię, jest już trochę późno, chcieliśmy już to nagrać, więc troszeczkę z sąsiadami nie testowaliśmy tych maszyn. Przepuść, dobra, dzięki. No widzicie, jak on lewituje? Mój jest po danej konstrukcji, zobaczymy, jak mój będzie działał. Twój działa, bo wiem. Nie wiem, najwyżej wymienię talerzówkę, bo siewnik bardzo mi się spodobał i szkoda mi go było. Nie no, troszkę, ja jestem wielkim fanem... O Jezus, czekajcie. O ja pizdę. Co tu się zrobiłem? Co? Siewnik mam zbugowany. Siewnik czy talerzówkę w końcu? Przepraszam, siewnik. Talerzówkę, przepraszam. Sam nie wie co. No w sumie ciężko stwierdzić, co jest zbugowane. Obstawiam talerzówkę, bo to ona ci opuszcza silnik. No też mi się tak wydaje. No dobra, na kolejny odcinek już postaram się to naprawić. No. Maciek, wszystko fajnie, spoko, ale ty mój ciągnik, takiego fajnego dźwięku nie ma. Jezus Maria. Zaczyna się, narzekanie. Ale nie jest zły, ale... Dźwięk mógłby tak ogólnie trochę lepszy. No, dobra. Zobaczymy. Nie wiem, ty, śmieję się. Jakże mówię, kolejny odcinek już sąsiada, któregoś. No, moim zdaniem tak dużo odcinków w tej serii będzie. Będziemy się starać regularnie nagrywać. Zwłaszcza, że moim zdaniem nie dość, że fajne gospy, to jeszcze fajne maszyny mamy. Takie, że niespotykane na naszych kanałach. Miałem wziąć innego John Deere'a. Ale powiem, że już on będzie na innej serii, już to jest pewne. Na jakiej serii się u mnie ten John Deere po prostu pojawi, bo jest piękny. Ten też, który wziąłem, jest piękny, ale tamten jest jeszcze piękniejszy. Wesele chłopaki biorę z tym John Deere'em. On się chociaż nie zdradzi. No, to... Ośmieszki teraz robi. Jo. Waltra, daj radę. Co się ile ten twój? 135. Chciałem się zapytać, co się nie twoich klas ma kłóca. To jest 145. A, widzisz, sąsiad jakiś znany, dobry jest? A ty twój sąsiad ma ile? 135 no, też. Tylko tyle rąbka tajemnicy wam powiemy. Więcej będziecie musieli się domyślać i dowiedzieć. Kurde, szkoda, no i jak widzieli, podejrzewam, że jak widzieli, to w kolor też będą wiedzieć. No. To już krąg podejrzeń się zawęża. Ale czy ja wiem?
Jest dużo ciągników, możesz na przykład pomalować coś, nie? Nie oszukujmy się, to jest farming. Nie zrobisz tu w tym kolorze Fenda. A może zrobiłbym? Ja nie zrobię? Czemu im piwo są wszędzie? Abyś się zdziwił. No. Jutro przyjedzie Fend. Serio, na tym polu będzie jedna ścieżka? No ja, no takie małe pole. No chciałem powiedzieć, co to sąsiad już ma za maszynę, ale się ugryzę w język odpowiednio. To dobrze. Tutaj jak grubsza ścieżka będzie, ale dobra. A ja tam sobie zarzucę wąskie opony i nie będę ścieżek robił. A zaraz patrzymy, na całym polu po ścieżki zrobił. Ty, no chyba nie. Nie przestawiałem nic w tym, więc... Jakby jakieś mody, może być tak, że niedługo jakieś mody będziemy dodawać, bo mówię, już chcieliśmy szybko to nagrać. Sąsiad Oskar. Już tam na kolonii są gotowi, żeby jechać na te usługi. Znaczy no, nie z kolonii. To coś tam jeszcze im brakuje. Nie, chyba wszystko mają. To dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że sąsiadem się nie zjadę, jak będę wracał. Spokojnie. Sąsiad, a czemu ty tam żyjesz te ładne, piękne buraki? Bo mam za dużo tego. A nie zdradza, kto jakie zwierzęta ma. Ja nie powiedziałem, ja mam krowy. Obora wyszła wczoraj i... No już przed... Nie, wczoraj. Więc już została na moim... Idealnie pokazana. Nie wiem, może pierwsza na kanale YouTube była moja obora ogólnie. Dobra. Co? No pierwsza wizja na internetach chyba na moim kanale była ta obora. Aha! O ja pier... Co? No bo mi psielin troszeczkę poskakiwał i mi zrobił dziury w polu. Czyli będę musiał talerzówkę wziąć. Jaka by talerzówka tu pasowała do tego siewnika? Nie wiem, agromasza ma też kolor. No to popatrzyłem na agromaszkę jakąś. Dożymy reklamację i tyle. Dobrze, dobrze ustawione ścieżki. Dobra, tam jak coś poprawiam, są jedne pole mam posiane. O kurde, ja mam tu 3-4 słupy na tym polu. O Boże, no to fajnie sąsiad masz. Przyjedziesz z bizonem od kolonii i będziesz to robił. Ja. Czekaj, agromarz, a jak jeszcze talerzówka jest podobna? A metal fach? Też bym mógł. Co ty sąsiad, ty przyszedłeś ponagrywać? No. Sąsiad, niedługo na twoim kanale będzie odcinek. Dobra, idziemy ostatni przejazd. Sąsiad, Jezus Maria, przyjechałem. Sąsiad, koniec serii, z sąsiada przyjechałem. Jednego mniej, ja. No, teraz we drugie też, my kupujemy jego ciągniki. A nie, za darmo dostaniemy. Ja wolę jego hektary. Ja biorę jego maszynę. Ja biorę kombajn, bo nie mam. Nie po to, żeś gadał? Ty gdzieś... Wiedziałem, że się wygada. Dlatego ja siedziałem cicho. Ty gdzieś dobry sąsiad. A to wiesz, to tam już czego? No i padnie mi podskoczy w jednym miejscu. Nie zasieje. No i nie zasieje. Kuźwa, będę miał tu jakieś poletko oprawne na tym polu. Sąsiad, co ty będziesz tu siał? Na tym swoim? Rzepak? Bo ja. To przyjedziesz mi swoim siewnikiem. Co się stało? Byłem 300 chłopu. Chłopu? Dobra, nie chłopa. Dobra, sąsiad, jadę na farmę już. To jedź, ja tu jeszcze potalerzuję. 25 minut to już kończę ten odcinek. Może będzie jeszcze tak, że niedługo będzie jeszcze jedna polska seria wyjdzie, ale nie wiem. Także od 13 sierpnia na moim kanale będą live'y. Też w
2 tygodnie będziemy live'ować. Z tej serii na pewno będą live'y też, z odkopa. Może jakąś serię wymyślą na live'y. Nie no, te lagi są dzisiaj tragiczne. O Boże, myślałem, że sąsiad jedzie ze mną na czołówę już. O tak! Jezus Maria! Idealnie! Nie było widać. Nie było widać. Było widać. Nie na żarty. No to akurat, akurat nie, teraz chyba nie było widać, bo widziałem cię w lusterku tylko. Co? Widziałem cię tylko w lusterku. Jak mogłeś mnie w lusterku widzieć, jak byłem przed tobą? Jak? Gdzie ty jesteś teraz? Jesteś przy mojej farmie, nie? No. No, także fajną talerzówkę mam, fajny agregat, zatorek, fajny odpoczywa. Przyjechałeś? Jeszcze. Bo... Mogę się odwrócić? Pojechał. Sąsiada już nie ma, przyjechał. Jezus, nie, dalej tu stoi. Jezus Maria. Sąsiad przyjedzie dzisiaj? Jak mostek się nade mną zlituje? Przejechał. Jezus, już. Ja widzę na minimapie, jak siedzi w mostku, nie? Zarwiesz zaraz wszystko. Sąsiad jest! No bo... Ja... Jedzie? Przejechał. To było zaplanowane. Dobra. No, także czujemy jego piątku. Kończymy ten pierwszy odcinek z nowej serii. Nie wiem, jaka będzie nazwa, to się wymyśli. Teraz jest jeszcze Arek do wymyślenia, to wczek wymyślimy jakąś nazwę. No i co, widzimy się. Kto drugi odcinek robi teraz? Myślę, że ja zrobię. Także widzimy się w drugim odcinku Oskara i co? Zostawcie łapki w górę, wbijajcie do sąsiadów, linki będą w opisie i co? Do następnego, trzymajcie się, elo! Elo! No i się pożegnam, masz szczęście, nara! Elo!